Cześć, od 10 października mamy nową ofertę na elektronarzędzia z serii Parkside w Lidlu. Od razu przejdziemy sobie do głównego tematu najważniejszego, czyli nowa seria Parkside Performance X12V Team. Do tej pory akumulatorowe elektronarzędzia z silnikami bezszczotkowymi z serii Parkside Performance oraz akumulatory bardziej wydajne z serii Performance mieliśmy tylko dostępne z serii X20V Team. Tutaj mamy nowość, mamy kilka elektronarzędzi z serii Parkside Performance na akumulatory 12V. W ofercie są także nowe akumulatory. Jak chodzi o akumulatory, to nowością jest akumulator 2,5 Ah, cell balancing, dłuższy czas pracy, wydłużony okres eksploatacji akumulatora. Taką mamy tutaj informację. I taki akumulator 2,5 Ah mamy za 60 zł, piątkę za 99 i 2,5 Ah akumulatorek z ładowarką 6-amperową, która naładuje taki akumulator w około 55 minut, mamy za 100. Mimo wszystko nie wiem, czy nie bardziej opłaca się kupić podwójną ładowarkę za podobną cenę, a czasami w promocji da się ją uszczelić o wiele taniej, która taki akumulator będzie ładowała mniej więcej w podobnym czasie. Wiem, że zwykłą dwójkę chyba ładuje w 60 minut, natomiast tą serii Performance nie wiem, ale jak chodzi o samą ładowarkę, to przypuszczam, że będzie podobnie i wiadomo, zawsze mieć lepiej podwójną ładowarkę. Jak chodzi o elektronarzędzia, to przede wszystkim najpopularniejsza w ostatnim czasie zakrętarka udarowa, wkrętak udarowy za 150 zł samobody z 5-letnią gwarancją z silnikiem bezszczotkowym. Maksymalny moment obrotowy tego wkrętaka wynosi aż 170 Nm, ale nie myślcie sobie, że 170 Nm zakrętaka 12V jest równe 170 Nm zakrętaka na akumulatory z serii X20V Team, jakiegoś 18V. Absolutnie. Jak chodzi o pokaz tego, na co stać tą zakrętarkę, jest film na moim kanale, zachęcam do obejrzenia. Ona się nadaje do wkręcania seryjnie wkrętów, powiedzmy 7-8 cm, o szerokości 5-6 mm, natomiast nie wkrętów ciesielskich. I jak chodzi o te seryjne wkręcanie tych większych wkrętów, no to odbywa się na akumulatorze 5 Ah, ponieważ na dwójce zakrętarka przerywa. Jest zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Nie wiem, jakby było z akumulatorem tym 2,5 Ah, natomiast na tych starych dwójkach zakrętarka przerywa. Na starej piątce radzi sobie już znacznie lepiej. Taka zakrętarczka, tak jak mówię, do seryjnego wkręcenia takich wkrętów, nie do skręcenia mebli na przykład. Do skręcenia mebli jest najlepsza wiertarko wkrętarka. Ja mam na przykład taką malutką, wygodną bardzo wiertarko wkrętareczkę. Popatrzcie na jej obroty, jak mogę regulować. Bardzo powoli się obraca, a więc jak chodzi o mebelki, o jakieś takie drobne rzeczy, to tym wkręci się powoli, nie obrobi się gwintu. Natomiast jak chodzi o ten wkrętak, no to bierzemy, mamy tutaj jedynkę jak widać, czyli najwolniejszą prędkość, najmniejszą prędkość, najmniejszy moment obrotowy. Zobaczmy, jak tutaj wychodzi ta regulacja. No widzicie, a więc dosyć szybko startuje i dosyć szybko się kręci, mimo że na jedynce. Plus, że silnik bezszczotkowy, nie spalimy sobie tej zakrętarki, tak jak podczas pracy z zakrętarką, na przykład silnikiem szczotkowym, co wielokrotnie mi się zdarzyło. Co mamy na następnej stronie? Na następnej stronie mamy wiertarko-wkrętarkę z serii Parkside Performance ze zdejmowanym uchwytem wiertarskim za 129 zł, silnikiem bezszczotkowym, 5-letnia gwarancja. Co jest nowością? Nowością jest tutaj ten oto młoteczek, mamy tutaj udar po prostu, funkcję wiercenia z udarem, większą prędkość od 0 do 1550 obrotów na minutę na drugim biegu, na pierwszym do 450 obrotów na minutę i wkrętarka ma aż 45 Nm. Jest na akumulatory 12V z silnikiem bezszczotkowym, powtórzę jeszcze raz. Natomiast to również nie jest tak, że ta wkrętarka 12V, która ma 45 Nm, będzie dorównywała wkrętarce 20V na takie akumulatory, która również ma 45 Nm, nie, ona będzie słabsza. Na pewno jest dosyć masywna, solidnie wygląda,
ponieważ sam tutaj ten pierścień przekładnia, to wiercenie z udarem powoduje zmiany w tej budowie, a więc nie będzie aż tak może poręczna. Czy to komuś potrzebne, wiercenie taką mniejszą wkrętareczką, nie wiem, w jakimś suporeksie czy czymś z udarem, może się przydać. Jednak według mnie, jeżeli ktoś chce tak wiercić z udarem, no to lepsza będzie jakaś 18-woltowa. Wysoka prędkość obrotowa, jak na wkrętareczkę 12-woltową. Myślę, że jest ona na pewno solidniejsza od tej, którą pokazywałem lub innych, które mam. Natomiast trzeba będzie się liczyć z jej gabarytami i wagą, mimo tego, że jest na akumulatory 12-woltowe. 129 zł, myślę, że cena jest ok. Na kolejnej stronie bardzo ciekawy produkt, młotowiertareczka, również seria Parkside Performance, 5-letnia gwarancja, silnik bezszczotkowy. Do tej pory mieliśmy taką wersję zielonej, ale chyba miała trochę słabsze uderzenie. Tutaj energia udaru wynosi 1,1 joule, a więc tak jak w przypadku motowiertarki 20-woltowej, tej mniejszej oczywiście, prędkość obrotowa od 0 do 900 obrotów na minutę, też podobnie. Szkoda, że nie ma tutaj szybszych obrotów, wtedy na pewno sprawniej by się wierciło taką małą wiertareczką bączkiem. Tutaj mamy uchwyt na wiertła SDS Plus oczywiście. Widzimy, w zestawie będzie dodatkowy uchwyt wiertarski, gdzie możemy zamontować wiertła do metalu, drewna. Podświetlenie, tryb wiercenia, zwykłego wiercenia z udarem. Co jest nowością? Wydaje mi się, że tutaj mamy tryb kucia, a więc bardzo ciekawe, 12-woltowa motowiertareczka do kucia. No, może to być ciekawe. Na pewno jest bardzo poręczna, fajna, moim zdaniem do takich prac typu zawieszenie na przykład halogena gdzieś na drabinie lub po prostu do montażu listew przypodłogowych. Lekka, mała, świetnie się do tego nada. Natomiast ciekawy jestem jak z akumulatorem. Myślę, że ona również tą swoją dużą wydajność będzie osiągała dopiero na akumulatorze 5 Ah. Kolejne strony. Klucz udarowy, 1/2 cala, 12 V, silnik bezszczotkowy, 5-letnia gwarancja, 200 zł. Test tego klucza jest na moim kanale. Oczywiście nie używałbym go do kół, chociaż z akumulatorem 5 Ah na pewno z wieloma samochodami sobie poradzi. Natomiast taki klucz nadaje się świetnie do drobnej mechaniki. Ze względu na swoje nieduże gabaryty na pewno wejdzie nam tam, gdzie nie wchodzi nam duży klucz na akumulatory 18-20-woltowe. Maksymalny moment zwalniający 350 Nm. Mamy informację, że uzyskamy go na akumulatorze 5 Ah. Oczywiście to nie będzie tak mocne jak w jakimś kluczu 20-woltowym. Nowością jest wyżynarka, silnik bezszczotkowy, również 5-letnia gwarancja, seria Performance, bez akumulatora, 169 zł. Stacjonarnie dostępna będzie również łańcuchowa pilarka spalinowa. Cena bardzo atrakcyjna, 350 zł, pilarka ze sklepu, z gwarancją, która wiadomo jak przebiega, nie robi problemów. Informacja, automatyczne smarowanie łańcucha, elektroniczny zapłon z rozrusznikiem linkowym, czyli wiadomo starter normalnie linka. Silnik dwusuwowy spalinowy, pojemność silnika 53 cm3. Moc silnika maksymalna 2 kW. Obroty silnika 11,5 tysiąca. Długość cięcia 44 cm. Jeśli to ta sama pilarka, to po prostu jak chodzi o jej minusy, to jest dosyć ciężka. No i wiadomo, system antywibracyjny nie jest taki jak w Husqvarnie czy w Stilu za 2000. Tutaj mamy tanią pilarkę, uczciwą gwarancję moim zdaniem. No i tyle. Stacjonarnie dostępna będzie też dmuchawa elektryczna 2600 W. Dwie funkcje: odkurzanie i wydmuchiwanie liści. Długość przewodu to około 20 cm. No i mamy tutaj maksymalna wydajność ssania 12 m sześciennych na minutę. Redukcja objętości ilości 10 do 1. Maksymalna prędkość powietrza 270 km na godzinę. Prędkość obrotowa 12 lub 15 tysięcy obrotów na minutę. 3 w jednym. Dmuchawa, odkurzacz i rozdrabniasz do liści. No i tyle. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej nowej serii. Czy oglądaliście pozostałe testy tych elektronarzędzi? Jak się na to zapatrujecie? Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!